Odważ się wstąpić do strefy. Rączka Stalker. Dobra, wszystko działa. Gdzie jest azot. Ile? Ło, panie! Dobra, posłuchajmy. Okej. Dobra. To tak. Kurde, mam już 3 pojemniki. Panie. Mam... nawet nie wiedziałem. Mam drugą skórę. Dobra. Moment, ja muszę się tu posortować, tak żeby... Dajcie mi chwilkę. Okej. Warto by się naprawić, nie? Zobaczmy, jakie on ma. O 22. I tu chyba będzie w sam raz. Co możemy spróbować? Skóra niby olbrzyma, tak, ona daje 9%, tak. Resztę tu sobie wrzuciliśmy. Nic więcej nie biorę zasadniczo. A, tu mam notatki. Leki przeciwpromienne, glukozę. To jest zestaw do czyszczenia. Okej. Okay. To zobaczmy, czy da się jakoś naprawić. Kombinezon świt. Skóra niby olbrzyma. Plus 31%. No to chyba będzie okej. Okay. W sumie nie chcę zakładać tego chyba wolnościowca. Znaczy nie pamiętam, kurczę. Bo w pewnym momencie tam, jak miałeś... miał się założony... rozładowany. Strój Stalkera, to na zatonie atakowali cię z automatu bandyci. Nie chcę, żeby tutaj tak samo było z powinnością. Chociaż... powiew wolności oczywiście jest jak najbardziej... W porząsiu strojem. Dobra. Co my tu możemy zrobić jeszcze? Powiedzcie mi. A, to jest polipiryna. Morfina. Okej. Okay. Co tu jeszcze mamy? Kompaktowy ochładzacz. No, w ogóle te nowe sprzęty są fajne. O, tutaj mam kanisterek. Jak zdobędę jakieś lepsze mięsko, na przykład nie wiem z czego, to wam pokażę, jak w końcu jest palnik, nie? Więc bardzo fajnie to w ogóle wygląda, bardzo fajnie to zrobiono i naprawdę jest super. Super jest gotowanie. Dobra. Co teraz? Amunicja, jedzenie, jako tako mamy, to muszę opylić, okej, można działać dalej, czyli pora do Hawajczyka. Czy to radio, nie można włączyć, cholera, dobra,
W każdym razie ja tu mówię, tu wcale nie leci nielegalna muzyka, tutaj wszystko jest panie legalne, tak legalne jak tylko się da i w ogóle i ten. No fajne, fajne. No bla bla bla. Czemu tu nie ma amunicji normalnej? Panie, co to ma być? Ale Lipton, no. Dobra. Ja... No okej. Ale... Ach. Jeszcze raz. Zapomniałem, że to jest inny system niż w poprzednich częściach teraz. Ja jestem, że tak powiem, zagrany w Autumn Aurorę. Aha, i baterie jeszcze. 360 tysiąc. To ma plus ile? Plus 93. No to jeden w sumie. Można kupić. Dobra. Ciach. Jesteś głodny? Ja pierniczę. No w sumie ja też bym był po takich przygodach. Dobra. To od razu to można sprzedać i kurczę kupić jakieś żarcie. Jedzenie! Albo nie, spróbujemy sobie zapolować na coś. O Boże, ciągle zapominam, że to trzeba sprzedać. Dobra. Tam ktoś wyszedł. A jeszcze pogadam z traperem. Jak gdzie? Jest. W sumie głupio zrobiłem, że przyjąłem tego questa. No ale cóż, dobra. Chłopcy, gdzie idziecie? To ciągle ci sami. Centownia. Proszę bardzo. Okej. Tu się załadujemy. W sumie można by sobie pójść do tego, do zatonu. Tam amunicję i w ogóle sobie odzyskać. Gdzie ten pod tak pobiegł? No, super. No serio, gdzie on jest? Typek. Tam jest. Oho. Ktoś gdzieś szczyla. Tam. No i co, panie? Ty masz tego Vintoreza. To już nie byle co. Dobra. Idziemy do tego zatonu, bo co tu będziemy się kisić? Pójdziemy, zobaczymy. Zobaczymy, czy... co ja chciałem mówić? A, czy jest amunicja? No, dokładnie to chciałem powiedzieć. Swoją drogą, jak pierwszy raz zaszedłem do cementowni, to tutaj jaka rzeźnia się działa, to nie jesteście sobie w stanie wyobrazić nawet. Tutaj też chyba były z dwa niby olbrzymy. Po prostu co tu się wyrabiało, to jest...
Nie do ogarnięcia. A tylko teraz, w którym ja miejscu wyjdę? Żeby nie było jaj. A, gdzieś tu pewnie, dobra. No dobra. Od biedy niech będzie. Co to jest za zadanie? A. No to tam od razu sobie zrobimy. A, jeszcze dostałem gdzieś dane schowka od trapera. Aha, jeden tu, jeden tam. Dobra, no to sobie znajdziemy następnym razem jeszcze jeden tu. Dobra, 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 dobra. Fajnie. Bardzo fajnie. No, tylko musimy uzupełnić amunicję. Ła. Niestety gra wyrąbała, aczkolwiek wiele się nie działo. Od przyszedłem do zatonu. Tutaj była mała jatka między stalkerami i najemnikami. Najemnikami, tak, najemnikami. Tam gdzieś podejrzewam krąży sobie jakaś pijawa, no ale to zobaczymy za chwilę. Okaże się, czy to prawda. A nie pieseł. Dobra. Ścierwo. Dobra. No i zasadniczo to chyba tyle. Możemy się wycofać. Tutaj jest jeszcze pojemnik z artefaktem. Jeśli został tam, gdzie tak. No, będziemy musieli dosyć szybko, że tak powiem, to rozegrać, żeby się zbytnio nie napromieniować. 300 sekund. Ja nie będę chyba tego marnował. Mam gdzieś wódę? Woda zryje banie. No, w najgorszym wypadku pójdziemy do doktora, dobra. Lecimy do Skadowska. O kurde, ale to ciężkie. 70 kilo. No, przynajmniej w miarę szybko się odnawia. No, ale zasadniczo poszło nadzwyczajnie źle. Zdobyliśmy, jak widzicie, broń, trochę żarcia, różnych takich pierdółek. Niestety nic, co by mi się przydało. Tam gdzieś się leją. To całkiem blisko. Chyba. No nie widać przez mgłę. No, zaraz zajrzę tam.